Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Widzew, pozdrawiam serdecznie ze skromnej saskiej Kępy. Michał Pol, trzymajcie się. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witajcie ponownie, 21.15, 26 października 2020 roku. Zaczynamy 10 odcinek pierwszej Ligi Mistrzów. Ja wróciłem po krótkiej przerwie po archiwum, co prawda byłem tam na ostatnie 2-3 minuty tylko i wyłącznie, no ale gardło mimo wszystko i tak trzeba było sobie chwilę przepłukać. Pierwsza Liga Mistrzów, tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy 10 odcinek, no i niestety będzie to odcinek dużo krótszy od tych, do których was przyzwyczailiśmy. Z reguły omawiamy od 8 do 9 spotkań w lidze. Zajmuje nam to no, prawie że godzinę. No teraz już Przemek Olszowy przedłużył swoją audycję dla nas, żeby móc wypełnić tutaj ten czas antenowy. No w ostatniej kolejce odbyły się dwa spotkania. No i mieliśmy też od naszego ostatniego od naszej ostatniej audycji jeszcze dwa mecze zaległe, które też były, no i o nich dzisiaj też trzeba będzie porozmawiać. Ale ogólnie, co w dzisiejszej audycji? Wiadomo, że no standardowo na początek przypomnimy sobie tabelę, jak ona wyglądała po 9 spotkaniach. Wiadomo, że nie wszystkie kluby dały radę rozegrać te 9 spotkań. Natomiast no, te, które mogły, no to zagrały. Co dalej? Na pewno tabela strzelców, bo musimy wiedzieć, kto aktualnie walczy o koronę króla strzelców, jeśli chodzi o pierwszą ligę, o Fortuna pierwszą ligę. No i zestaw par tej 10 kolejki, gdzie tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie dwa spotkania zostały rozegrane. No i przypomnimy sobie o tych dwóch spotkaniach zaległych. No były to spotkania, gdzie 21 października Radom jak Radom z Puszczą Niepołomice grał, tego samego dnia Górnik Łęczna z Arką Gdynia, 23, czyli w ostatnią sobotę GKS Tychy podejmował w Ostrzębie, a 25 Górnik Łęczna rozgrywał swoje spotkanie z Miedzią Legnica. No jak sami pewnie zauważyliście, jest jedna taka drużyna, która rozegrała dwa spotkania w przeciągu tych ostatnich czterech. No i było to Górnik Łęczna. No i dzisiaj będziemy mieli wreszcie gościa, bo od dwóch ostatnich audycji gościa nie było. Dzisiaj będzie. Będzie to przedstawiciel właśnie klubu Górnik Łęczna i będzie to dyrektor sportowy tamtej drużyny. Będziemy się z nim łączyć mniej więcej za jakieś 7, myślę, może 8 minut, czyli pan Veliko Nikitowicz. To osoba mocno już zasłużona tak naprawdę dla Łęcznej. Grała tam jako piłkarz. No ogólnie była na wielu stanowiskach, nawet na stanowisku prezesa, no też nie omieszkam o to zapytać aktualnego dyrektora sportowego drużyny z Lubelszczyzny. Po rozmowie oczywiście omówimy sobie szczegółowo te cztery spotkania, które się odbyły. Dalej na pewno sprawdzimy, jak wygląda aktualna tabela, czy coś się zmieniło w tabeli strzelców, no i zapowiemy sobie pary następnej kolejki, tej kolejki 10. Plus dwa spotkania, które mają się odbyć jako spotkania zaległe. Mówimy oczywiście o spotkaniu, które będzie już w najbliższą środę. Tam będzie grał Radomiak. No i miało być jeszcze jedno spotkanie Górnika Łęczna, który miał wyjazd mieć do Niepołomic. Okazuje się, że znowu to spotkanie zostanie odwołane, także Górnik Łęczna po raz kolejny będzie pauzował. Już troszeczkę zdążył odrobić, a tu się okazuje, że będziemy mieli kolejną pauzę. Tym razem wykryte zakażenia w drużynie z Niepołomic, w drużynie Puszczy. No dobra, no to co? Lecimy z krótkim dżinglem i otwieramy audycję. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Jak wyglądała tabela Fortuna pierwszej ligi po 9 spotkaniach? Mianowicie następująco. Na pierwszym miejscu Łódzki Klub Sportowy. 22 punkty zdobyte, rozegrane tylko i wyłącznie 8 spotkań, nie było tego ostatniego. Na drugim miejscu Brukbet Termalika Nieciecza, 8 kolejek również rozegranych i punktów 21. No i na trzecim miejscu jest drużyna, która rozegrała do tej pory wszystkie spotkania, czyli Odra Opole. 9 spotkań rozegranych, 20 punktów. Na czwartym miejscu przedstawiciel dzisiejszego gościa, raczej gość, który będzie przedstawicielem drużyny Górnika Łęczna,
I tutaj mamy 7 spotkań rozegranych, 17 punktów zdobytych, bardzo dobra forma Łęcznion. Na piątym miejscu Arka Gdynia, 9 spotkań również rozegrali wszystko, 15 punktów zdobytych do tej pory. Na szóstym miejscu GKS Tychy, 8 spotkań rozegranych i 14 punktów. Następnie dwie drużyny, które mają dokładnie taki sam dorobek punktowy, czyli na siódmym miejscu Miedź Legnica, 9 spotkań rozegranych i 13 punktów. Natomiast oczko niżej Radom jak Radom, tutaj jedno spotkanie mniej, bo 8 i również 13 punktów. Następnie mamy dwie drużyny, które mają aktualnie 11 punktów i sytuacja wygląda bardzo podobnie do tych dwóch drużyn powyżej, bo mają taką samą zdobycz punktową, ale jedna drużyna rozegrała spotkań więcej. Najpierw o tej, która ma mniej, czyli Puszcza Niepołomice, 8 spotkań, 11 punktów, no i na 10 miejscu nasz łódzki Widzew, 9 spotkań rozegranych, do tej pory wszystko i 11 punktów również. Na 11 miejscu Stomil Olsztyn, 9 spotkań rozegranych, 10 punktów, na 12 miejscu Korona Kielce, 9 punktów zdobytych i na 13 miejscu Chrobry Głogów, który również ma zdobytych 9 oczek i też rozegrał 8 spotkań. Na 14 pozycji drużyna GKS Bełchatów, 9 spotkań rozegranych, punktów 7, no i na 15 Zagłębie Sosnowiec, 8 spotkań rozegranych i również punktów 7, także zaczyna być to bardzo płasko wyglądająca aktualnie tabela. Na 16 miejscu Resowia, czyli Beniaminek Ligi, 8 spotkań rozegranych i 4 punkty. Następnie dwie drużyny zamykające tabelę. GKS Jastrzębie ze zdobytym zaledwie jednym punktem, ale w 8 spotkaniach. No i póki co zamykająca tą tabelę Sandecja Nowy Sącz, która również rozegrała do tej pory wszystkie spotkania. Zdobyła natomiast tylko i wyłącznie jeden punkt w 9 rozegranych meczach. Tak wygląda tabela po 9 kolejce, chociaż jak sami widzicie, 9 spotkań rozegrało tylko raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drużyn, czyli mniej niż połowa całej stawki, która jest w tym momencie w Fortuna pierwszej lidze. Tabela strzelców. Tabela strzelców aktualnie wygląda następująco. 7 bramek Roman Gergel, Brukbet, Termalika Nieciecza. 5 bramek Juliusz Letniowski, Arka Gdynia. Pirulo z UKS-u, Łukasz Sekulski również z UKS-u. Bartosz Śpiączka, Górnik Łęczna oraz Kamil Zapolnik, Miedź Legnica. To od razu wam powiem, że do dzisiejszej audycji wstępnie chcieliśmy zaprosić właśnie Bartosza Śpiączkę. Niestety sprawy prywatne no, nie pozwoliły na taką możliwość, dlatego też będzie właśnie Veliko Nikitowicz. Jeśli chodzi o cztery gole, czyli tą taką grupę pościgową, tam mamy Artema Putivceva z Brukbetu Termaliki Niecieczy, Marcina Robaka z łódzkiego Widzewa i Goku Romana, z Miedzi Legnica, a wcześniej Joan Roman, teraz Goku Roman, zmiana imienia u tego piłkarza. No to co, mamy w takim wypadku godzinę 21.23. Nominalnie byśmy zaczęli omawiać w tym momencie spotkanie Widzewa, no ale tego spotkania nie było. W Widzewie mamy w tym momencie zarażenia COVID-em. Piłkarze nie grali. Spotkanie piątkowe z GKS-em Bełchatów zostało odwołane. Nie mogło się ono odbyć. Tak jak powiedziałem, dwóch piłkarzy aktualnie zakażonych koronawirusem. Mieliśmy teraz badania ostatnie, okazuje się, że jednak wyszło jeszcze więcej tych zakażeń widzę, więc spodziewam się, że najbliższe spotkanie z drużyną Legii Warszawa, które jest zapowiedziane na najbliższy piątek i to jest mecz Pucharu Polski, 1/16 Pucharu Polski, też prawdopodobnie zostanie odwołane i jego nie będzie. Także nie było spotkania Widzewa, nie było dzisiaj trzeciej połowy od Maćka Wojciechowskiego, nie będzie też więc omówienia tego spotkania w pierwszej lidze mistrzów. Ja natomiast powolutku zaczynam wykonywać połączenie do Veliko Nikitowicza i porozmawiamy sobie natomiast o drużynie Górnika Łęczna, która wydaje mi się, że jest aktualnie rewelacją rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Halo. Witam, dobry wieczór. Marcin Guzewicz, Radio Widzew się kłania. Dobry wieczór, witam pana. Panie dyrektorze, bo chyba tak będę się zwracał do pana. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję wstępnie za przyjęcie naszego zaproszenia do audycji. Jest mi bardzo miło móc pana gościć tutaj na naszych falach.
No, dziękuję bardzo, bardzo, że mnie zaprosili się tak, żeby pogadać o pierwszej lidze, żeby pogadać o Górniku Łęczna. No też się Dokładnie. cieszę, że jestem na falach waszego radia, tak. To, co pan wspomniał, porozmawiać o pierwszej lidze, porozmawiać o drużynie Górnika Łęczna. Górnik Łęczna, tak jak wspomniałem przed paroma sekundami, zanim się połączyliśmy, według mnie jest aktualnie rewelacją rozgrywek. Też pan tak sądzi, że gracie w tym momencie dosyć mocno ponad stan, ponad co było oczekiwane wobec was? Powiem panu tak, że zależy też dużo, kto czegoś oczekiwał od Górnika Łęczna, tak? Bo wiadomo, że ludzie, którzy pracują w Górniku Łęczna, tak jak ja, no, liczyłem na to, że możemy być czarnym koniem tych rozgrywek. Nie chcę mówić, że liczyłem na to, że po 8 kolejkach będziemy mieli dwie stracone bramki i 20 punktów, bo skłamałbym, jakbym tak powiedział, że aż na to liczyłem, ale liczyłem, że będziemy taką solidną drużyną, która będzie w stanie w każdym meczu powalczyć o 3 punkty i że będziemy taki twardy orzech do zbliżenia dla każdego zespołu pierwszoligowego. Ja oglądam te mecze pierwszej ligi, oglądałem w zeszłym sezonie też i wiedziałem też jakby, że w tej lidze nie będzie takiego zespołu, który będzie ponad, jak to się ponad stan, a mi swoją organizacją gry i doświadczenie przede wszystkim trenera Kieresia w tych bojach pierwszoligowych jeszcze niedawno stosunkowo, no to jesteśmy taka drużyna, która, no, która zaskoczyła, tak? Która zaskoczyła i ja się bardzo cieszę z tego powodu, tak. No właśnie, drużyna, która mocno zaskoczyła. Sam pan wspomniał o tym, że straciliście do tej pory tylko i wyłącznie dwie bramki, zdobyliście 20 punktów. Czy aktualna gra Górnika Łęczna to jest takie przełożenie tej dobrej gry jeszcze z wiosny i z rozgrywek właśnie drugiej ligi? No bo nie zapominajmy o tym, że wy wygraliście drugą ligę, jesteście zwycięzcą, wyprzedziliście chociażby nas, czyli Widzew Łódź, czy też GKS Katowice, a nie oszukujmy się, gdy pandemia, startowaliśmy z rozgrywkami po pandemii, wy tam jednak mieliście pewną stratę. No tak, no, jeśli chodzi o ten sezon zeszły, tak, drugoligowy, no to też trzeba powiedzieć, że praktycznie przez cały sezon to byliśmy gdzieś tam w czubie tabeli i byliśmy raz na pierwszym, raz na drugim, raz na tam czwartym miejscu, ale w koniec końców awansowaliśmy. Warto też zwrócić uwagę, że Górnik Łęczna nie zmienia dużo, jeżeli chodzi o zawodników latem, tak, no. Jak się popatrzy na drużynę, która kończyła sezon meczem z Legionowym Legionowo, tak, kiedy Widzew w tym samym czasie nieszczęśliwie gdzieś tam przegrywał z Niczem Pruszków, no to patrząc na ten skład, który grał z Legionowem wtedy i porównując go do tego składu, który grał ostatni mecz z Miedzią Legnica, no to oprócz bramkarza i oprócz bocznego pomocnika prawego, gdzie grał Karol Struski, no to praktycznie 9 zawodników grało w tym meczu z Legionowem, czyli można powiedzieć, że postawiliśmy na taką stabilizację, tak? Nie, wiedzieliśmy, że ta letnia przerwa jest dosyć krótka, że nie będzie okresu przygotowawczego, że nie będzie czasu, żeby wkomponować nowych zawodników i też nie szarżowaliśmy bardzo w tym letnim okienku transferowym, gdzie oprócz Sergeja Krikuna, Maćka Gostomskiego, Karola Struskiego i Rozmusa Kamila nie ściągnęliśmy tylko i można ja 4 zawodników i dzięki Bogu na dzień dzisiejszy oprócz Kamila Rozmusa, który ma bardzo ciężką sytuację, bo na prawej obronie gra Leandro, tych 3 zawodników, których ściągnęliśmy, jakby też fajnie się wkomponowało w tą naszą drużyną i bardzo dobrze wyglądają, tak. Dokładnie tak. Ja właśnie tutaj chciałbym pochwalić za tą stabilizację składu i to, jak ta drużyna potrafiła przenieść to, co było w drugiej lidze, właśnie na pierwszą. I teraz powstaje takie pytanie, czy ta stabilizacja składu, czy to, że właśnie zatrzymaliście tak dużą liczbę piłkarzy, postawiliście na to zgranie, na to, że ci piłkarze się rozumieją, to rozumiem, że teraz procentuje i teraz daje wam właśnie te punkty. I od razu drugie pytanie mi się nasuwa, bo jeszcze w czasach drugiej ligi, no, dosyć głośno było o potencjalnym zwolnieniu trenera Kieresia, natomiast wy żeście mu jednak dali nową umowę, zaufaliście mu i czy właśnie coś takiego, takie postawienie sprawy tutaj jest nowy kontrakt, my w ciebie wierzymy, to tylko i wyłącznie jeszcze zbudowało morale u trenera i pozwoliło tej drużynie w końcu wybuchnąć. Pozwolę panu i państwu zacząć od tego drugiego pytania i od razu powiem, jako dyrektor sportowi nigdy, odkąd trener Kier został zatrudniony, bo ja jakby decydowałem o tym i przedstawiłem moją wizję, że chcę trenera Kieresia, żeby był trenerem, nigdy nie było tematu, nigdy nie powiedziałem, że
że mamy zwalniać trenera Kieresia. Ja od samego początku dnia dzisiejszego mam pełne zaufanie mnie jako dyrektora sportowego przy wszystkim, bo pracujemy razem, tak jak jesteśmy najbliżej siebie w tej pracy. Nigdy nie było takiego, powtarzam jeszcze raz, momentu, kiedy ja jako dyrektor sportowy zwątpiłem trenera Kieresia i poszedłem do zarządu i powiedziałem, a być może warto się zastanowić nad tym, żeby dzwonić trenera Kieresia. Po tej pandemii, która tam jeszcze w marcu się rozpoczęła, tak jakby ta niestrzeliwa ta pandemia. Mieliśmy wtedy dwie porażki. Przegraliśmy z Elaną 5-0 i przegraliśmy z 2-1. Wiedziałem, tak, jako dyrektor sportowy, jak trener Kieresz pracuje, ile pracy to wszystko wkłada, ile zdrowia to wszystko wkłada, ile czasu to wszystko wkłada i zaproponowałem zarządowi wtedy, że warto przed wznowieniem tych rozgrywek usiąść z trenerem Kieresiem i porozmawiać na temat nowej umowy na następny sezon. Tak, obojętnie, czy byśmy byli w pierwszej lidze, mieliśmy taką umowę napisaną, i czy w drugiej lidze. Czyli chcieliśmy, żeby trener Kieresz, chcieliśmy po prostu też, ja chciałem zespołowi pokazać, że jak, co by się działo, że trener Kieresz zostaje tutaj i będzie następnym sezonem trenerem Górnika. I tak jak koniec końców patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, opłaciło nam się takie rozumowanie całej tej sytuacji, która była, plus do tego wszystkiego, co też pan powiedział odnosząc się do tego pierwszego pytania, opłaca nam się bardzo ta stabilizacja. Podkreślam jeszcze raz, wiedzieliśmy, że krótki okres czasu, że nie ma czasu, żeby wkomponować nowych zawodników. Mieliśmy możliwość, nie ukrywam, ściągnąć zawodników o nazwiskach takich większych jakby na polskie warunki, ale jednak zdecydowaliśmy się na to, że chcemy większości tych chłopaków dać szansę, tych, których awansowali z drugiej ligi, dać szansę, żeby pokazać, czy warto na nich będzie stawiać w pierwszej lidze. Okazuje się, że te chłopaki na dzień dzisiejszy dźwigają ten ciężar, fajnie się prezentują, fajnie punktują, z tym, że na koniec chcę podkreślić też, że to jest dopiero 8 mecz tej lidze i ja bym też tak nie chciał zbyt daleko wybiegać i mówiąc, co tam będzie dalej. My idziemy od meczu do meczu, jest fajnie po tych 8 meczach, ale twardo też stąpamy po ziemi, po każdym gdzieś tam tym wygranym meczu, jak to się nam, koska lodu trzeba im przyłożyć do głowy i pracować dalej sumiennie i mocno, tak jak to robimy do tej pory. Dokładnie, żeby się w tej głowie nie zagotowało. Panie dyrektorze, wy byliście jedną z drużyn, która miała taką dosyć długą przerwę już po rozpoczęciu tej ligi, bo przed tym naszym spotkaniem, czyli Górnik Łęczna Widzew Łódź, wy ostatnie spotkanie graliście wcześniej chyba przed 17 albo 18 dni, o ile ja dobrze teraz pamiętam. I pytanie, bo nie tylko COVID tutaj spowodował odwoływanie tych spotkań, ale również kwestia powołań reprezentacyjnych. I czy trenerowi Kieresiowi mocno przeszkadzała właśnie ta taka dodatkowa przerwa i czy był pomysł, jak spożytkować, żeby drużyna nie straciła rytmu meczowego? O. Muszę powiedzieć wam, że trener Kieresz to jest pracoholik, tak, że on jak siedział na tej kwarantannie, bo on też został objęty kwarantanną, tak, no to ja akurat nie siedziałem, bo tak się ułożyło czasowo, że nie musiałem siedzieć, tak, no to nie mógł wytrzymać na tej kwarantannie i bardzo, bardzo źle to jakby wpłynęło na jego, tak, bo to jest człowiek, który pracuje 15 godzin, powiedzmy, jest w stanie siedzieć w klubie. Mniejsza z tym, każdy zawodnik trafiając tam na kwarantannę po meczu z chorobnym głogu dostał jakby taką indywidualną pracę, którą musiał wykonać w domu, ale nie ukrywam, że jednak jak chłopaki wrócili do treningu, a to było 8 dni, 9 dni, przepraszam, przed meczem z Widzewem, tak, czyli pierwsze 3-4 dni to nie wyglądało to za dobrze, trzeba to jasno powiedzieć. I widać było, że ta kwarantana jakby odcisnęła trochę tak piętą na tych chłopakach. I dlatego mi się też wydaje, że tak fizycznie jakby z Widzewem wyglądaliśmy najgorzej z tych wszystkich 8 meczów, których mieliśmy. Ja z mojego punktu widzenia jako dyrektora sportowego, uwierzcie mi państwo, że dla mnie to są rzeczy, które są niezrozumiałe, bo patrząc na organizację pierwszej ligi, i ja nie jestem w stanie uwierzyć, że jeden klub może mieć powołanego jednego zawodnika do kadry, czy to jest 17, 18, U17, 18, 19, czy młoda reprezentacja, i że przepisy pozwalają, żeby ten klub przełożył swój mecz ligowy. No to dla mnie to jest, ja się pierwszy raz, i to trwa już od 4 czy 5 lat w pierwszej lidze, żeby było jasne. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam i nigdzie na świecie czegoś takiego nie ma, tak jak w pierwszej lidze Polski.
Teraz widzimy sytuację też, mamy tą sytuację z tą pandemią, która panuje teraz i no Tak. mówię, to jest nieszczęśliwe. Po prostu z tym się jakby na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wygrać. Zawodnicy trafiają na kwarantanny, zespoły trafiają na kwarantanny i mówię, patrząc na to wszystko, co się dzieje, patrząc na ilość tych przekładanych meczów, no obawiam się po prostu, że to gdzieś tam może się zatrzeć jakby to trochę, że tak sportowa rywalizacja już może zejść na jakiś dalszy plan. Nie chciałbym czegoś takiego i chciałbym, żeby w koniec końcu te przepisy, które dotyczą tą pierwszą ligę, szczególnie jeżeli chodzi o tego reprezentanta, żeby się to zmieniło, tak. Żeby nie było takiej sytuacji, że powoływany jest piłkarz gdzieś tam do jakiejś młodzieżówki, który, nie wiem, ma rozegrane 6 minut w ostatnich 7 spotkaniach, a z jego Powiem panu powodu jest mecz taką rzecz. odwoływany. No zgadza się to, co pan mówi. No, no my też się martwiliśmy teraz, bo nasz podstawowy młodzieżowiec w zeszłym sezonie, Michał Goliński, nomen omen wychowany w SMS-ie Łódź, tak, Tak. doznał kontuzję na meczu w meczu z Radomiakiem, tak. Nie mieliśmy go w Głogowie, nie mieliśmy go z Widzewem, ale słuchajcie, no, na jego miejsce skoczył Karol Struski, tak, następny młodzieżowiec, tak, nasz Tak. wychowanek i bardzo fajnie się zaprezentował. Wczoraj w meczu z Miedzią zamiast Karola Struskiego trener zrobił znany 80. gdzieś wszedł Bartek Kukłowicz, czyli no idźmy w tym kierunku, jakby w każdym zespole jest 4-5 młodzieżowców i jak nie gra jeden, to gra drugi, a nie tak, że nie wiem, zawodnik, znam wielu przypadków, gdzie zawodnicy nie grają w swoim zespole, są powoływani do kadry U18-19 i trenerzy korzystają to w taki sposób, że przekładają mecz. No to dla mnie to nie jest sportowa rywalizacja, to jest tylko i wyłącznie szukanie tak dziury w całym, tak bym Tak, powiedział. żeby znalezienie jakiegoś punktu regulaminu, żeby można było spotkanie przełożyć. Panie dyrektorze, wspomniał pan tutaj o tym spotkaniu z Widzewem. No ja uznaję, że wtedy my mieliśmy gigantyczną szansę, żeby to spotkanie z wami wygrać, ale teraz jak już słyszę dlaczego, że tam jednak ta forma fizyczna nie była jeszcze na takim poziomie, na jakim być powinna, no to nam się to jednak nie udało. Natomiast potem rozegraliście dwa spotkania i uwaga, oba spotkania zwycięskie i oba spotkania bez straconej bramki. No i jakby pan mógł tak, jakbyśmy tak mogli troszeczkę teraz wrócić do tego i porozmawiać o tych dwóch ostatnich spotkaniach, czyli mecz z Arką Gdynia w środku tygodnia, wygrany przez was 2-0 i uwaga, bramki strzelone w ostatnich 10 minutach, bo tam była bodajże chyba 80 i 89 minuta i to spotkanie ostatnie z Miedzią Legnica, gdzie bramkę strzelacie chyba, że już, nie wiem, w ostatniej akcji to było, co wpadła bramka na 1-0. Znaczy to, że wy jesteście już naprawdę dobrze przygotowani fizycznie do spotkań. Wracając jeszcze mecz wcześniej z Widzewem, to żeby pan dobrze zrozumiał, Widzew zagrał bardzo dobry mecz z nami i tak jakby rozstawić ten mecz na czynniki pierwsze, Widzew zasłużył, żeby ten mecz Łęczem wygrać, żeby było jasne. I tego jesteśmy świadomi. Ja nie chcę teraz brać to pod takim kątem, że Górnik Łęcza fizycznie słaby wygląda. Nie, Widzew zagrał bardzo dobry mecz, bardzo wysoko wyszedł na nas i był zespołem, który był bliżej zwycięstwa w tym meczu, to żeby tu tą sprawę jakby tam zamknąć, tak. Jeżeli Okay. chodzi o mecz z Arką Gdynia, no to akurat był mecz po Widzewie. Chcieliśmy jakby w tym meczu z Arką, chcieliśmy się pokazać trochę z lepszej strony niż mecz z Widzewem, bo wiedzieliśmy, że zagraliśmy słabszy mecz z Widzewem i że jakby najlepszy, jeden z lepszych przeciwników, żeby się przełamać po tym meczu, słabszym naszym meczu z Widzewem, jest właśnie taki zespół, taki klub jak Arka Gdynia. Widzieliśmy praktycznie, że nie mamy nic do stracenia w tym meczu. Do tego, tak podeszliśmy, trener Kereś to przedstawił w taki sposób. My mamy swoje atuty, Arka ma swoje atuty. Wiadomo, że tam są większe nazwiska, tam są zawodnicy, którzy jeszcze w zeszłym sezonie grali w ekstraklasie i Arka bardzo fajnie zaczęła ten sezon, ale dlaczego nie zrobić wszystko, żeby móc coś nastać, żeby Łęcznie wygrać. Udało nam się to, zagraliśmy w mojej opinii bardzo dobry mecz, jeżeli chodzi o samą fazę, jakby obronę w naszej drużynie, cała drużyna bardzo fajnie broniła. Wykorzystaliśmy te dwie sytuacje, gdzie Bartek Kalinkowski bardzo fajnie się zachował przy pierwszej sytuacji, a druga sytuacja Przemka Banaszaka, waszego jakby byłego zawodnika, gdzie można powiedzieć, że ziemię wkręcił Marcelnika, to była fantastyczna jego akcja zakończona bramką. Wydaje mi się, że ten mecz jakby z Arką gdzieś tak zasłużenie wygraliśmy, bo szczególnie w tej 60. minuty jakby byliśmy drużyną, która dominowała na tym boisku i nie chcę powiedzieć, że kwestia czasu była strzelana na nasze bramki, ale wyglądało to jakby z boku, że jesteśmy bliżej tego, żeby strzelić zwycięską bramkę. Dzięki Bogu nam się udało strzelić te dwie bramki. Jeżeli chodzi o mecz z Miedzią Legnica,
Uważam, że pierwsza połowa wczorajszego meczu była naszą najlepszą połową, jeżeli chodzi o ten praktycznie może cały sezon, tak. Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, szkoda, że nie strzeliśmy bramkę, a mieliśmy tutaj takie bardzo fajne sytuacje. W drugiej połowie już muszę powiedzieć, bo dzisiaj też analizowaliśmy też ten mecz z Denerem Keresiem. Zabrakło nam trochę jednak paliwa w baku i ta miedź przyjęła jakby inicjatywę nad tym meczem. Miała większą posiadanie piłki, miała jedną, dwie sytuacje, gdzie Maciek Ustąpski bardzo się fajnie zachował, ale myślę, że sumienną pracą jakby całego zespołu i tą wiarą udało nam się ten mecz wygrać. Sami dobrze Państwo też wiecie, czasami tak jest w piłce nożnej, szczególnie jak już idzie, to idzie, tak. No i no nam się właśnie ten mecz wczoraj się udało tak, można powiedzieć, też przepchać tą dosyć szczęśliwą bramką w 94 minucie, ale na, jak to się mówi, na to szczęście też trzeba zasłużyć i myślę, że my to na to szczęście wczoraj zasłużyliśmy i że wygraliśmy ten mecz. Dzisiaj drużyna Górnika Łęczna dostała pierwszy dzień wolny od bodajże tygodnia, z tego co słyszałem i rozmawiając z waszym rzecznikiem prasowym, gdy umawiałem się na ten dzisiejszy wywiad z panem. Natomiast pytanie od razu mi się nasuwa inne, bo około godziny 17 gruchnęła informacja, że wasze najbliższe spotkanie ligowe, czyli zaległy mecz z Puszczą Niepołomice, który już był dwa razy przekładany, będzie przełożony po raz trzeci ze względu na kolejne dwa zakażenia COVID-em, tym razem w drużynie Puszczy Niepołomice. No i pytanie, w jaki sposób to znowu wpływa na wasze przygotowania? No, po raz kolejny dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, tak, no jest do... ja takie rzeczy nie rozumiem, uwierzcie mi, że nie jestem w stanie rozumieć i rozumiem, że gdzieś tam sanepid może decyduje o niektórych rzeczach, tak, ale jeżeli dwóch zawodników jest zakażonych, no to ludzie, Puszcza ile ma? 12 zawodników, że dwóch zakażonych, 10 już, w 10 będą musieli grać. No bo nie, tak. Dla mnie to jest niezrozumiałe i nie mówię pod kątem tego, że Górnik jest na fali, że Górnik wygrał dwa ostatnie mecze. Nie, mówię tylko i wyłącznie pod kątem tego, że zaraz dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy grali wtorek, czwartek, sobota, poniedziałek i że zespoły i zawodnicy tego po prostu nie wytrzymają. Kto nie ma szerokiej kadry, to nie będzie mógł tutaj, wiadomo, gdzieś dobrze odpowiednio punktować i dobrze grać. Zgadza się, jeszcze dokończę, bo zespół dzisiaj miał wolne. Poprzez tą informację, którą dostaliśmy 17, trener Kierz zdecydował też, że jutro zespół też będzie miał wolne i będziemy się, jakby mikrocykl zaczniemy od środy, gdzie będziemy się przygotowywać do meczu pucharowego ze Szlędzą Wrocław następną środę. Ale powiem panu uczciwie, z tego co słyszę, Szlędzę Wrocław też jest, oni są też na kwarantannie, jakieś tam przypadki. I duże jest prawdopodobieństwo, że ten mecz że kolejne spotkanie będzie znowu odłożone, czyli będziecie mieli kolejne gdzieś tam dwa tygodnie wolnego, i tak jak już raz mieliście prawie trzy. Dwa tygodnie wolnego i będziemy się przygotowywać, oby tak nie było, ale gdzie będziemy się przygotowywać na mecz z Termaliką Bruchbeck. No to ja mogę panu od razu powiedzieć, że nie wiadomo co będzie z naszym klasykiem, Widzew Legia, który miał być w piątek, no okazuje się, że no, też jest to spotkanie zagrożone. Słyszę też o tym, no jest taka sytuacja, jaka jest, tylko że ja jestem takim człowiekiem, jeżeli jest w Polsce taka sytuacja, w Europie jest taka sytuacja, jeżeli można grać Ligę Mistrzów, no to nie wierzę w to, że nie można grać pierwszą Ligę Pierwszej Polską ligi. Albo Puchar Polski. No to... Tu akurat podzielam pana zdanie. Panie dyrektorze, dwa ostatnie pytania do pana. Pierwsze, jaki cel ma postawiony Górnik przed sezonem? Co wy chcecie osiągnąć jako Beniaminek? Chcemy grać w każdym meczu o zwycięstwo. Nie usiedliśmy przed sezonem i nie powiedzieliśmy powiedzmy Radzie Nadzorczej Górnika Łęczna, że ja powiedziałem, że ja uważam, że Górnik Łęczna ma na tyle mocny zespół i sztab szkoleniowy, że będzie w pierwszej części tabeli, czyli zajmiemy miejsce 1-9. No niektórzy nie wierzyli w to, ludzie związani z Górnikiem Łęczna nie wierzyli w to. Jest taka sytuacja teraz, że jesteśmy na trzecim miejscu, powiedzmy, tak. że punktujemy, że wszystko jest fajnie. Z tym, że podkreślam jeszcze raz. Taki dyrektor sportowy, który pracuje w moim ulubionym klubie, kochany Czerwona Zvezda Belgrad się nazywa Zvezdan Terzić, on mówi taką rzecz, jak się wygrywa, to wtedy trzeba wsadzić sobie kamyczek do buta, żeby but tam trochę ocierał te stopki, bo uwierał, bo
żeby nie było, żeby nie wyglądało wszystko pięknie i fajnie. Dlatego ja też podchodzę w taki sposób. Mamy teraz chwilę przerwy, trzeba się jak najlepiej przygotować pod na pierwszy, następny mecz i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Ja nie chcę mówić, każdy z nas lubi marzyć, ja też jestem marzycielem i chciałbym, żeby Górnik Męcza wrócił do Ekstraklasy, ale twardo stopamy po ziemi, wiemy, gdzie jest nasze miejsce, ale mówię, pracujemy sumiennie i chcemy wygrywać każdy kolejny mecz. I ostatnie pytanie, czego życzyć drużynie Górnika Łęczna? Życzyć, ja bym życzył... Żebyście zaczęli w końcu grać, tak? Tego, co życzę wszystkim zespołom pierwszoligowym. Zacznijmy w końcu grać i zacznijmy w końcu robić to, co jak to się mówi, Tygrysi najbardziej lubią. Czyli trenować, grać i niech jak trzeba będzie grać środa, sobota, myślę, że jesteśmy w stanie wszyscy to zrobić, tylko nie szukajmy, proszę, żeby nikt z klubu nie szukał jakichś tam dodatkowych wrażeń związanych z tą całą sytuacją, która teraz istnieje w świecie, tak, bo wydaje mi się, że trochę jednak nie idzie to w tym kierunku, w którym to powinno iść. Dobrze. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze. Moim państwa gościem był Weliko Nikitowicz, dyrektor sportowy Górnika Łęczna. Dobrej nocy życzę i dziękuję jeszcze raz za możliwość wywiadu. Dobrej nocy, pozdrawiam. Do widzenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Tak jak wspomniałem, gościem naszej audycji był dyrektor sportowy Górnika Łęczna Weliko Nikitowicz. No, dowiedzieliśmy się między innymi troszeczkę na temat postawy górników, bo tego, dlaczego aktualnie grają tak dobrze, i zdementował też Weliko Nikitowicz informację o tym, jakoby trener Kamil Kieresz miał być w drugiej lidze zwolniony. Okazuje się, że taka sytuacja jednak miejsca mieć nie miała, były to tylko spekulacje medialne. Chwila przerwy i co? I wracamy do omówienia spotkań, bo zostało nam mniej więcej 14 minut, a tak jak mówię, 4 spotkania są do omówienia, no znaczy 2 to tak pokrótce, bo już były nawet omawiane, w co jest grane, zapowiadającym ligę, natomiast 2 takie już typowo szczegółowe z ostatniego weekendu. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No to co, to wracamy w takim wypadku do omówienia tych spotkań, które już za nami. O spotkaniu Górnika Łęczna z Arką Gdynia powiedział już wiele tutaj Weliko Nikitowicz, a tylko dla podsumowania powiem. Spotkanie 21 października 2020 roku, to była godzina 17:40. Sędzią tego spotkania był pan Łukasz Szczech z Warszawy. Górnik Łęczna pokonał Arkę Gdynia 2-0, bramki Bartłomieja Kalinkowskiego w 80. minucie na 1-0 oraz Przemysława Banaszaka, czyli byłego Widzewiaka, na 2-0 w 89 minucie. Jeśli chodzi o kartki, były tylko i wyłącznie 3 dla drużyny gości, tam Adam Dach oraz Adam Deja, czyli dwóch Adamów. Natomiast dla drużyny Górnika Łęczna żółtą kartkę uzyskał Bartosz Śpiączka, czyli środkowy napastnik Łęcznian. I to było spotkanie kolejki trzeciej, oficjalnie miało się odbyć w kolejce numer 3, natomiast wiadomo, że ono nie mogło być rozegrane ze względu na właśnie zakażenia w drużynie Górnika Łęczna i tej całej kwarantannie, która potem dotknęła tamten klub. Drugim spotkaniem zaległym, które było również rozgrywane 21 października 2020 roku. Ono się odbywało 40 minut przed spotkaniem Górnika. Był mecz Radomiaka-Radom w Pruszkowie. Radomiak grający w Pruszkowie podejmował drużynę Puszczy Niepołomice. No i jak wyglądało mniej więcej to spotkanie? Już mogę w tym momencie wam troszeczkę powiedzieć. Ogólnie zaczęło się bardzo mocno od ataków drużyny Radomiaka, który mocno nacisnął swoich rywali. Mieliśmy bardzo dobre interwencje bramkarza drużyny Puszczy Niepołomice, czyli Gabriela Kobylaka. To jest taki młodzieżowiec, on się już bardzo dobrze spisywał w meczu z Widzewem. Dopiero mniej więcej tam gdzieś 4. minuta to była pierwsza ofensywna akcja Puszczy, natomiast faulowany tam w obronie był Bogusz i nic z tego nie było. Puszcza zaczęła powolutku dochodzić do głosu. W 6. minucie dobra interwencja Kochalskiego i chwileczkę później dobry strzał z Pławskiego, ale mija bramkę drużyny Radomiaka. Potem Radomiak troszeczkę próbował złapać wiatru w żagle. Najpierw akcja Jakubika z Podlińskim, która nie do końca wychodzi. Potem spalony
na którym zostaje złapany Miłosz Kozak. No i mieliśmy takie to cały czas 0 do 0. Jeszcze mieliśmy w 20 minucie taką wymuszoną zmianę w zespole gości. Tam Stefanik musiał zastąpić kontuzjowanego Czarnego, także lewy obrońca drużyny Puszczynie Połomice no musiał zejść z boiska. Pierwsza jakaś ciekawa składna akcja nastąpiła dopiero w 33 minucie i uwaga, od razu była to akcja bramkowa. Najpierw Podliński zostaje zablokowany, potem jeszcze Leandro trafia w słupek, natomiast już kolejną dobitkę Damian Gąska umieszcza w siatce i Radomiak Radom prowadzi od 34 minuty z Puszczą Połomice 1 do 0. Na podwyższenie tego prowadzenia długo nie trzeba było czekać, bo w 40 minucie Damian Jakubik takim plasowanym uderzeniem lewą nogą z okolic, nie wiem, 25 metrów udaje mu się zaskoczyć Kobylaka i mamy wynik 2 do 0. Jakby powiedział klasyk, 2-0 to jest najbardziej niebezpieczny wynik w piłce nożnej, natomiast Radomiak spokojnie dowiózł to prowadzenie do końca pierwszej połowy. No a w drugiej wyszedł już na mecz i co tu dużo mówić, no była to drużyna, która kontrolowała grę, starała się zdobyć kolejne bramki, natomiast no nie było tu jakichś, nie wiadomo jakich super akcji. Jedyne co takiego można wspomnieć, to jest 79 minuta, kiedy Kaput z Kozakiem zrobili taką akcję dwójkową. Miłosz Kozak poszedł tą swoją prawą stroną, natomiast kopnął zbyt wysoko, by pokonać bramkarza Puszczy, czyli Kobylaka i nic się tutaj wielkiego nie wydarzyło. Tak jak powiedziałem, druga połowa, taki bardziej senne spotkanie, drużyna Radomiaka Radom spokojnie gra na swojej połowie, Puszcza chyba pogodzona z porażką i z tym, że raczej tutaj punktów w Pruszkowie nie zdobędzie, już nawet nie próbowała jakichś nie wiadomo jak wielkich ataków i ostatecznie Radomiak Radom pokonał Puszczynie Połomice 2 do 0, tak jak powiedziałem, bramki w 34 minucie Damian Gąska oraz w 41 minucie Damian Jakubik. Jeśli chodzi o żółte kartki, Mateusz Lewandowski po stronie gospodarzy, po stronie gości Mateusz Bartków oraz Bartosz Żurek. No i tak wyglądały te spotkania zaległe. Przypomnę jeszcze tylko, że to spotkanie Radomiaka z Puszczą oficjalnie miało się odbyć w kolejce czwartej. No teraz, jak słyszeliśmy, mieliśmy już za sobą kolejkę dziewiątą, także no gdzieś te zaległości powolutku trzeba odrabiać i tak też było. No i przenieśmy się do tego naszego ostatniego weekendu, bo tutaj mamy spotkanie GKS-u Tychy, który podejmował swojego imiennika z Jastrzębia Zdroju, czyli właśnie GKS Jastrzębie. 23 października 2020 roku, łodzianin sędziował, pan Paweł Pskit. No i jak ogólnie wyglądało to spotkanie? No początek spotkania był dosyć obiecujący w wykonaniu drużyny GKS-u Jastrzębie, co ciekawe, drużyny, która grała na wyjeździe. W pierwszych 10 minutach na bramkę Rada Jałochy, czyli bramkarza GKS-u tych uderzali, czy to Feruga, czy Szczepan, czy Farid Ali. Natomiast no, golkiper Tyszan naprawdę musiał tutaj dużo dobrych interwencji u siebie przeprowadzić, no i dzięki temu było cały czas 0 do 0. Drużyna GKS-u Tychy, odpowiada jednym niecelnym uderzeniem Grzeszczyka, natomiast w 11 minucie no, udało im się w końcu znaleźć drogę do bramki. GKS Tychy przeprowadził kontrę i Drazika pokonuje strzałem głową Bartosz Biel. Tutaj było dosyć dużo protestów ze strony GKS-u Jastrzębie. Drużyna, znaczy ławka rezerwowych mocno domagała się odgwizdania jednak pozycji spalonej. Ponoć ten spalony był bardzo ewidentny. Natomiast sędzia pozostaje niewzruszony. No podjął decyzję już o tym, że bramkę uznaje, więc jest 1-0 dla GKS-u Tychy. W odpowiedzi dwukrotnie na bramkę Jałochy jeszcze uderzał Szczepan, natomiast bez efektu. W 23 minucie dobra interwencja po uderzeniu z ostrego kąta, popisuje się ponownie Drazik. Natomiast chwileczkę później no już nie miał niestety szans, gdy po rzucie rożnym prowadzenie dla miejscowych podwyższył z najbliższej odległości Paprzycki. Po kilkudziesięciu sekundach mogło być już 3 do 0 i w sumie mogło być po meczu, ale po uderzeniu Szeligi, taki strzał z dystansu, dobra interwencja Drazika. No do końca już pierwszej połowy za wiele się nie zmieniło, jeszcze było tam parę prób strzału ze strony GKS-u Jastrzębia, który gdzieś tam szukał tej bramki kontaktowej, no ale nic wiele się nie zmieniło i 2 do 0 z takim wynikiem na przerwę schodziła
Z takim prowadzeniem na przerwę schodziła drużyna GKS-u Tychy. Jeśli chodzi o drugą połowę, to ona podobnie do spotkania Radomiaka z Puszczą, no nie była jakimś wybitnie dobrym widowiskiem. Mający korzystny wynik GKS Tychy, no nie kwapił się do ataku, czyli robił dokładnie to samo, co drużyna Radomiaka. Kontrolowała swoje spotkanie, natomiast taka pierwsza interwencja Jałochy, czyli bramkarza Tychy, no to była dopiero w 69 minucie, kiedy mieliśmy uderzenie z dystansu Łukasza Zejdlera, czyli byłego gracza Widzewa. W 84 minucie GKS Jastrzębie natomiast zdobywa bramkę kontaktową. Wprowadzony w drugiej połowie Daniel Lumin popisuje się takim bardzo ładnym uderzeniem zza pola karnego, no i udało mu się znaleźć drogę do bramki, pokonał Jałocha i było 2-1. GKS Tychy no, zobaczył, że chyba to zwycięstwo może im się za chwileczkę z rąk wymknąć i od razu próbował odpowiedzieć. Bardzo dobre uderzenie z lewej strony i z ostrego kąta, natomiast udało się bramkarzowi Drazikowi odbić ten strzał i było dalej 2-1. Drużyna GKS-u Jastrzębie zaatakowała mocniej, no ona już nie miała za wiele do stracenia, próbowała jeszcze coś ciekawego zrobić. Natomiast odkryli się i w ostatniej akcji meczu bramkę strzela na 3-1 Dominik Połap, strzelając już do pustej bramki. Tam ograli sobie obrońców i bramkarza Drazika z drużyny Jastrzębia, zawodnicy Tychów. No i wynikiem 3-1 kończy się spotkanie GKS-u Tychy z GKS-em Jastrzębie. Przypomnę bramki: Bartosz Biel 11 minuta, Oskar Paprzycki 24, Daniel Rumin 84 i Dominik Połap 90. Jeśli chodzi o żółte kartki, jedna po stronie GKS-u Tychy, Nemanja Nedić, po stronie Jastrzębia 3, Łukasz Zejd, Marek Mróz oraz Daniel Szczepan. Ostatnim spotkaniem, które się rozgrywało w 10. kolejce, to były całe dwa, było właśnie spotkanie Górnika Łęczna z Miedzią Legnica. No i tutaj o tym spotkaniu też sporo powiedział Weli Konikitowicz, gdyż z nim rozmawialiśmy podczas wywiadu dzisiejszej audycji, więc tylko dla takiego skrótu i informacji. Górnik Łęczna pokonał Miedź Legnica 1-0 po bramce Pawła Baranowskiego w 94 minucie. To była ostatnia akcja meczu i naprawdę udało się Górnikowi tym rzutem na taśmę zdobyć kolejne 3 punkty. No w 3 ostatnich spotkaniach zdobytych punktów 7. Naprawdę bardzo dobra forma. Zaledwie 2 bramki stracone w 3 ostatnich spotkaniach, żadnej, więc no, w defensywie są naprawdę, naprawdę mocni. 3 spotkania rozegrane u siebie. Bardzo dobra forma Górnika Łęczna. Jeśli chodzi o kartki, Adrian Cierpka, żółta kartka w Łęcznej, w Miedzi Legnica Nemanja Miuskowicz, Bartosz Bartkowiak oraz Kamil Zapolnik. Także tak wyglądało spotkanie Górnika Łęczna z Miedzią Legnica. Jak wygląda tabela po 10 kolejkach, gdzie 10 spotkań, uwaga, mamy tabelę po 10 kolejkach, a 10 spotkań w lidze rozegrała, uwaga, tylko jedna drużyna. Niesamowita sytuacja. Po prostu chyba nigdy czegoś takiego jeszcze nie było, jeżeli chodzi o rozgrywki jakiegokolwiek poziomu rozgrywkowego w Polsce. Przynajmniej jak ja kibicuję, jak ja się interesuję piłką nożną, to czegoś takiego nie pamiętam. No za wielu zmian nie było, no jeżeli były tylko i wyłącznie rozegrane 2 spotkania. Na pierwszym miejscu Łódzki Klub Sportowy, na drugim Brugbet Termalika Nieciecza. Na trzecie miejsce awansowała drużyna Górnika Łęczna, ma 20 punktów. Na czwartym miejscu Odra Opole, również 20 punktów. Piąty GKS Tychy, który dostał się do top 6 dzięki temu zwycięstwu nad Jastrzębiem. Na szóstym miejscu Arka Gdynia, punktów 15. Następnie Radom jak Radom 13, Miedź 13, Puszcza Niepołomice 11 i Widzew Łódź na miejscu 10, również 11 punktów. 11, 11 miejsce Stomil Olsztyn, 12 Chrobry Głogów, 13 Korona, 14 Zagłębie Sosnowiec, 15 GKS Bełchatów, 16 Resowia, 17 miejsce GKS-u Jastrzębia, no i 18 Sandecja Nowy Sącz. Obydwie drużyny tylko i wyłącznie zgromadziły 1 punkt. Pamiętajmy, że drużyna GKS-u Bełchatów ma 2 punkty odjęte za zaległości finansowe. Nominalnie powinna mieć tych punktów zdobytych 9, no a tak ma punktów 7. Dobra. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę GKS-u Bełchatów. Jeśli chodzi o strzelców, no uwaga, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o top. Na pierwszym miejscu Roman Gergel, w grupie pościgowej 5 bramek Letniowski, Pirulo, Sekulski, Śpiączka oraz Zapolnik i 4 bramki Artem Putiwcew, Marcin Robak oraz Goku Roman z Miedzi Legnica.
Jak ma wyglądać następna kolejka? No, ja przypomnę, że najpierw będą dwa spotkania, które, znaczy jedno spotkanie, tak szczerze mówiąc, które ma się odbyć jako spotkanie zaległe. W środę będziemy mieli mecz Radomiaka-Radom z GKS-em Tychy. To jest spotkanie właśnie jedno z tych zaległych, które nie mogło być rozegrane wcześniej, także ono będzie rozegrane teraz w środę. No, następnego nie będzie, tak jak już słyszeliście, mecz Puszczy Niepołomice z Górnikiem Łęczna odwołany ze względu na znalezienie kolejnych dwóch zakażeń w drużynie Puszczy Niepołomice. No, jakieś nie mają szczęścia tutaj do tego spotkania. Trzeci raz jest ten mecz już przekładany. Natomiast kolejka 11 to dopiero 6-8 listopad. Póki co wszystko ma grać. No to zapowiedzmy sobie, chociaż będziemy to jeszcze przypominać. Rozpoczniemy my w Legnicy. Miedź Legnica, Widzew Łódź. Godzina 17:45 w piątek. Następnie 7 listopad Brukbet, Termalika Nieciecza, Górnik Łęczna. GKS Tychy, Puszcza Niepołomice. Odra Opole podejmie GKS Jastrzębie. Stomil Olsztyn zagra z Radomiakiem Radom, Zagłębie Sosnowiec z Koroną Kielce, GKS Bełchatów, Resowia. No i dwa spotkania niedzielne. Łódzki Klub Sportowy u siebie zagra z Chrobrym Głogów oraz Sandecja Nowy Sącz, czyli ostatnia drużyna w tabeli, podejmie Arkę Gdynia. Na razie zaplanowanych 9 spotkań. Ile z nich dojdzie do skutku? My mamy zielonego pojęcia, natomiast oby było. Aha, tu jeszcze mi się przypomina jedno spotkanie, 30 październik, jeszcze jest jeden mecz, który ma być rozegrany. To jest właśnie to spotkanie 10 kolejki, Chrobry Głogów Odra Opole. To tutaj jeszcze taka jedna informacja, to też o tym spotkaniu sobie będziemy rozmawiać w następnym, 11 odcinku pierwszej ligi mistrzów. No to co, mamy wszystko w takim wypadku omówione. Audycja powolutku dobiega końca, mamy godzinę 22:01. Ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i z Weliko Nikitowiczem i mogliśmy tutaj razem spędzić ten czas i już was zapraszam w takim wypadku na nasze jutrzejsze audycje, a jutro się troszeczkę też będzie działo, jeśli chodzi o nasze radio, ponieważ nasze radio nie śpi, tutaj COVID nie istnieje, my nie mamy nic przełożonego, my cały czas gramy. 9:30, 10:00, dzień dobry widzowie, Michał Niewarski, Maciek Wojciechowski, 10:00 do 11:00 Trybuna Prasowa, od 11:00 do 12:00 zaczynamy blok powtórkowy, czyli najpierw archiwum Przemka Olszowego, a następnie audycja, która aktualnie trwa, czyli od 12:00 do 13:00 pierwsza Liga Mistrzów, 18:00, 19:00 powtórka Trybuny Prasowej, a potem będziemy mieli trzy premiery. Najpierw zapraszamy, no oczywiście kibiców Widzewa też, no ale w dużej mierze mocno zapraszamy kibiców niebieskich, czyli ruchu Chorzów, Niebieska RK i zaprasza Dawid Godzik o tym, co się dzieje w ruchu, a w ruchu dzieje się ostatnio dużo dobrego. Drużyna zwycięża, ma 5 punktów przewagi, jest liderem tabeli i idzie zwartym krokiem do drugiej ligi, czyli w końcu jakiś awans, oby ten ruch się jak najszybciej odbudował, jak najszybciej, żebyśmy mogli my pojechać na cichą, najlepiej w Ekstraklasie. Następnie godzina 20 i wywiad tygodnia i ja tutaj wracam do tej audycji wyjątkowo. Moim gościem będzie Władysław Puchalski, także mam przygotowany zestaw pytań dla pana Władysława. Miejmy nadzieję, że dużo się dowiemy od wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Widzewa. No, już mocno w tym momencie zapraszam na ten wywiad, to jest godzina 20, na godzinkę sobie możecie spokojnie zarezerwować, tym bardziej, że pan Władysław jest znany z tego, że lubi długo odpowiadać na pytania, więc kto wie, może zrobimy to w paru odcinkach, jeśli taka będzie możliwość, prawda? No bo pamiętajmy o tym, że o 21 ruszą rozmowy totalnie swobodne i tam Michał Niewarski oraz Maciej Winczewski zapraszają na spędzenie wieczoru razem z wami. Ja wam jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze 48 minut. Pozdrawiam was serdecznie, życzę dobrej nocy, do usłyszenia i cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.